Andziaks znów u chirurga plastycznego? Fani krytykują jej nowy wygląd. Andziaks, popularna youtuberka, podzieliła się swoją najnowszą metamorfozą z fanami, prezentując odnowione licówki. Wybierając najjaśniejszy kolor, wywołała jednak mieszane reakcje wśród swoich obserwatorów, którzy zwracają uwagę głównie na kształt jej zębów. Angelika Trochonowicz, znana jako Andziaks, zbudowała swoją popularność na codziennych vlogach na YouTube, w których pokazuje swoje luksusowe życie. Tym razem zdecydowała się na film poświęcony wyłącznie swojej przemianie. Odwiedziła gabinet stomatologiczny pod Warszawą, gdzie poddała się zabiegowi na licówki. Szybko pochwaliła się efektem na swoim kanale Kropka, jednakże reakcje fanów nie były jednoznacznie pozytywne. Niektórzy zwrócili uwagę, że choć kolor został dobrany pięknie, to kształt zębów wydaje się nienaturalny. Mimo to, Andjax wyjaśniła swoje decyzje odnośnie do koloru, podkreślając swoje osobiste preferencje estetyczne. Kropka, opinie fanów na temat nowego wyglądu Andjax są podzielone. Jedni doceniają zmianę, podczas gdy inni wyrażają obawy co do naturalności efektu końcowego. Jednakże to, co najważniejsze, to fakt, że Andjax czuje się dobrze w swojej skórze i cieszy się z efektu swojej przemiany. Kropka, pomimo mieszanych reakcji fanów, Andiaks wydaje się być zadowolona z efektu swoich nowych zębów i pewna swojej decyzji. Choć niektórzy mogą mieć zastrzeżenia co do kształtu, dla niej ważne jest przede wszystkim własne zadowolenie z wyglądu. Jak dotąd, youtuberka konsekwentnie podkreślała swoje dążenie do autentyczności i szczerości wobec swoich obserwatorów, więc jej decyzja o poddaniu się zabiegowi dentystycznemu być może wynika z chęci poprawy pewnych aspektów swojego wyglądu, co jest zrozumiałe w środowisku show biznesu, gdzie wizerunek odgrywa istotną rolę. Ostatecznie to jej indywidualny wybór, który zasługuje na szacunek i zrozumienie, kropka, mimo to ważne jest, aby podkreślać wartość akceptacji siebie i wyrażać wsparcie dla innych w ich decyzjach dotyczących wyglądu.